Drodzy Państwo, są ze mną Ania i Leon. Przywitajcie się. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy wszystkich serdecznie. I ja teraz już zostawiam Państwa z naszymi gośćmi, którzy poprowadzą dla Państwa audycję Live by Leon. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do słuchania naszej audycji. Tak. I w każdej audycji chcielibyśmy Was zabierać w podróż, która odkryje przed Wami nowe horyzonty. A gdzie udamy się dzisiaj? O czym będziemy rozmawiać? Do parku linowego Skarbka. Tak, a o czym jeszcze będziemy rozmawiać? O strachu. O strachu, no właśnie. Co to jest ten strach? To jest uczucie, które pojawia się, kiedy się czegoś boimy. Właśnie, to jest bardzo nieprzyjemne uczucie, tak. Prawda? Świetnie. To do tego, co to jest strach, wrócimy po piosence. Ostatnio odkryliśmy z Leonem fantastyczne miejsce. Jest to Bałtowski Park Linowy Skarbka. Jest to miejsce wyjątkowe, fantastyczne i można się tam wspaniale bawić, ale jest to miejsce również do walki. Do walki z lękiem wysokości. Na przykład z lękiem wysokości, który ty miałeś, prawda? Tak. I udało się pokonać? Tak. Ciężko było? Nie. Bo tam była ekstra zabawa. No właśnie, a kto ci pomagał przy pokonywaniu tego lęku? Instruktor z Bałtowskiego Parku Linowego Skarbka. Właśnie, bardzo sympatyczny pan, prawda? Tak. Który cały czas chodził i sprawdzał, żeby ci tak. się nic nie stało. Tak. I służył radą i pomocą. Tak. No właśnie. Przygotowując się do programu, rozmawialiśmy z uczniami podstawowej szkoły w Woli Soleckiej
i chcielibyśmy, żebyście posłuchali, co uczniowie klasy pierwszej mają do powiedzenia na temat strachu. Powiedzcie mi, co to jest strach? No, słucham. Jak jest jakiś wąż, to się boimy go. Na przykład węża, a ty czego się boisz? Pająków, wężów. Jak raz byłam obok byka, to chciał mnie kopnąć. A ktoś chce jeszcze powiedzieć, co to jest strach? No, co to jest? Strach to można się w nocy bać. Na przykład w nocy się można bać, a czego? Potworów albo czegoś tam jeszcze. Mhm. No, co to takiego jest strach? Można się bać w nocy, kiedy oglądamy jakiś film straszny. A jaki to jest straszny film? Olbrzym z jeziora. Na przykład Olbrzym z jeziora. A dla ciebie co to jest strach? Dla mnie strach to kiedyś umarłam, byłam w lesie, no i było już ciemno, no i węże. Też bym się bała. A powiedzcie mi... Oskar jeszcze, dobrze. Co to jest strach, Oskar? To są zjawy. Zjawy? A jakie to mogą być zjawy? Potwory, duchy, zombie. To wampiry. I wampiry. I wampiry. Co to jest strach dla ciebie? Posłuchajcie, co mówią inne dzieci. Strach to coś takiego, jak jesteś w dżungli, są różne potwory, węże jadowite i inne różne potwory. A dla ciebie co to jest strach? Miałem taki sen, że jak wstałem, to mi się śniło, jeszcze jak się położyłem spać, to mi się śniło o wężach i o tygrysach i o bykach. A, to ja widzę, że wy się najbardziej boicie pająków, robaków i węży. A dla ciebie co to jest strach? Ja się boję szczęki mojego dziadka. Dlaczego się boisz szczęki swojego dziadka? Bo mnie zawsze bierze za włosy. Za włosy cię bierze tą szczęką? No ale posłuchajcie. Powiedzieliście, czego się boicie. To już wiemy. Ale czy potraficie mi powiedzieć, co to jest strach? Nie czego się boicie, tylko co to jest? Czy to jest coś, czego możemy dotknąć, czy nie? Nie. Nie możemy. Strachy mieszkają w takim razie. No właśnie, gdzie? W jaskini. A gdzie ta jaskinia jest ze strachami? W górze są takie jaskinie. W górze? Ale w jakiej górze? W niebie? Nie, w takiej górze, takiej wysokiej, co tam są jaskinie takie wielkie. Aha. I tam są wielkie. No dobrze. Słucham. I w jakiejś domach, czy tam są lisy i różne takie stare domy. Aha. A powiedzcie mi, czy będziecie wiedzieć jaka, ale chwilę, czy jest różnica między strachem a lękiem? Czy to jest to samo, czy nie? Nie. No dobrze, to kto mi powie, jaka jest różnica? No, zastanówcie się. Jaka jest różnica między strachem a lękiem? 3 kilometry. Słucham. Strach to jest takie, co się boimy, a lęk to jest takie coś, co się ucieka. Co się ucieka? A dlaczego się ucieka? No bo to jest podobne do strachu i to nas przestrasza. Aha, no właśnie, czyli strach i lęk są bardzo do siebie podobne. Słucham. Lęk to jest taka rzecz, że jak się zobaczy jakiegoś w śnie ducha, to można się obudzić i coś sobie zrobić, spać z łóżka, tak jak no, ja. Na przykład spać z łóżka, no zgadza się. Słucham ciebie. Na przykład strach to jest takie coś, czego się boimy, a naprawdę to nie istnieje. Bardzo dobrze, a znacie takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy? Tak. A jak myślicie, co to znaczy? Ktoś się boi i ma wielkie oczy. Dosłownie. Ktoś będzie umiał to wytłumaczyć. Zastanówcie się. A to ja tak odpowiem trochę. A jak wiecie, że jest, będzie w szkole klasówka, to ja mam ją. Czy nie? A co się boicie? A czego się boicie? A dlaczego się boicie? A czego się boicie? Dlaczego się boicie? Możemy dostać lanie. A za co możesz dostać lanie? Jak my możemy dostać... Ale my idziemy jak, do szkoły. Tak, jak możemy iść do
szkoły i raz możemy być niegrzeczni albo nie odrobimy pracy domowej, to dostajemy jedynkę, a jak mama się dowie, że dostaliśmy jedynkę, to mama się wkurza i nam... Że ktoś się czegoś boi, a to naprawdę tak wcale nie jest możliwe. Wcale nie jest takie straszne, jak nam się wydaje, prawda? Mhm. No właśnie, jak ty masz na imię? Nadia. Nadia, pięknie odpowiadasz, powiem ci. Słucham. Że jak się boimy, to nie uciekamy o tak, tylko... Mamy o takie wielkie oczy. Aha, czyli nie zamykamy oczu, tylko z szeroko otwartymi uciekamy. Rozumiem. Słucham. Raz mi się śniło, że byłem na placu zabaw i przyniosło lustro wielkie i miałam wielkie oczy. A posłuchajcie mnie teraz jeszcze przez chwilę. Następne pytanie, zaraz będziesz odpowiadał. Powiedzcie, czy tylko dzieci się czegoś boją, czy dorośli też? Okej, to powiedzcie mi teraz, czego boją się najbardziej dorośli? Mogą się na przykład bać węży. Na przykład węży, super. Czego? Mój tata się boi lisów i tych tygrysów. Lisów i tygrysów. A mój tata się boi tego lwa i węża i jeszcze tego takiego dużego szczura. Już idę dalej. Słucham. Czego się mogą bać dorośli? Moja mama się boi żaby. Żaby się boi. Słucham. Boją się stracić swoje dzieci. Boją się o swoje dzieci. A dlaczego się boją o swoje dzieci? Jak myślisz? Czego się tak najbardziej w tym boją? Że co się może stać? Że mogą umrzeć. Na przykład, że może im się stać coś złego. Zgadza się. Słucham. Czego się boją dorośli? Dorośli się boją o nas, że możemy pójść do lasu i nie wrócić. No właśnie, cały czas sam. O dzieci, to jest prawda. Słucham ostatnio. Że mogą se zgubić i umrzeć. No właśnie, zgadza się. Kolega, słucham. Mój tata się boi jeździć motorem. Motorem, ja też. A ja jeździłem kładem po wodzie i się nie bałam. No to gratuluję odwagi. Tak, słucham. Mama, to miałam takiego taty, co cały czas mnie i mamę bił. I mama się go bała. I mama się go bała, widzisz? No czasami dorośli się zachowują tak bardzo niegrzecznie, ale świetnie poradziła sobie pewnie mama w tej sytuacji. I już tego taty nie ma z tobą, tak? Mhm. No właśnie. Teraz mam lepszego i fajnego. Więc widzisz, mama sobie świetnie z tym strachem poradziła. To jest taki morał, że nie wolno się poddawać, tylko trzeba walczyć ze strachami i zawsze można wygrać. Mama mojej koleżanki się, jej weszła mysza do domu i pomogłam. Myszy się bała. Posłuchajcie, to teraz następne pytanie, ale posłuchajcie mnie uważnie. Wiemy już, że jest strach, wiemy, że jest lęk, a czy będziecie znać takie trudne słowo? Fobia. Wie ktoś, co to jest fobia? Jak myślicie? Macie jakiś pomysł? Z czymś wam się kojarzy to słowo? Widzę, Nadia tutaj ma jakiś pomysł. Słucham. Z wampirem. Z wampirem ci się fobia kojarzy. No wiecie co? Fobia to jest taki ogromny, potworny strach, nad którym ciężko jest zapanować. I taki strach leczy się u lekarza. A jak myślicie, u jakiego lekarza można leczyć strach? U olbrzyma. U kogo można leczyć strach? U chirurga. A w jaki sposób u chirurga można wyleczyć strach? Jak myślisz? No, może dać jakieś leki czy coś, jakieś tabletki. Tabletki, mhm. Słucham. U psychologa można wyleczyć. Świetnie, u psychologa. Ale psychologowi pomaga jeszcze jeden lekarz. Jaki lekarz? Co leczy słowo. No, ty wiesz? Olbrzym leczy. Olbrzym, jaki olbrzym? Gdzie tego olbrzyma można znaleźć? Na chmurach. Na chmurach. Wiesz, jak do niego trafić? Mhm. To ja bardzo poproszę o mapę. Nie teraz, następnym razem się zgłoszę. Słucham. Pielęgniarka. Pielęgniarka też na pewno pomaga. Tu kolega, słucham. A ja się boję w fobii, że do mnie w nocy przyjdzie ten gromadka zombie mumii
i sopel olbrzymów. Ojej, to macie straszne te sny. To byli nasi przyjaciele z pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej Woli Soleckiej. Także wiemy już mniej więcej, co to jest strach. Tak. To jest emocja, czyli coś, co... Czujemy. Coś, co czujemy i jest to bardzo trudne do określenia, tak, do powiedzenia, co to jest, prawda? Ale wiemy na pewno, że emocje są nieodłączną częścią człowieka. To jest prawda. No właśnie, każdy z nas odczuwa jakieś emocje. I strach na pewno też odczuwał każdy z nas. A powiedz mi, Leo, z czego ty się boisz? Wielkich pająków. A wiesz, czego ja się boję? Nie. Nie wiesz, czego mama się boi? Mama się boi węży. A czego się boję tak najbardziej, najbardziej, najbardziej na świecie? Że ja ci zginę i tyle. No, że tobie by się mogło coś stać. No właśnie. Także spróbujemy ten strach trochę przybliżyć. I tak naukowo to można powiedzieć, że jest to takie bardzo silne napięcie spowodowane zagrożeniem. Po prostu czujemy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. A powiedz mi, czy wiesz, co jest celem strachu? Uratować kogoś w kryzysie. A możesz to wytłumaczyć? No na przykład widzisz wielkiego, jadowitego pająka i się boisz i zaczynasz uciekać. I tak cię ratuje. No właśnie, więc chroni nas rzeczywiście przed niebezpieczeństwem, bo zapala nam się taka lampka w głowie, jak u pomysłowego Dobromira. Halo, tu jest niebezpieczeństwo, uciekaj, bo inaczej coś ci się stanie. I się boisz. No i chyba trzeba słuchać tego wewnętrznego głosu. Też mi się tak wydaje. A powiedz mi, czy umiesz powiedzieć, czy strach wywołuje jakieś zmiany w naszym ciele? No, możesz mieć zimne i spocone ręce. Zgadza się. Nerwowo oddychać. I tyle pamiętam. Coś jeszcze? No i jeszcze całym ciałem drżeć. Drżenie całego ciała, zgadza się. A powiedz mi, czy wiesz, co to jest? Czym jest, co jest przeciwieństwem strachu? Odwaga. Odwaga, zgadza się. I odwaga to jest cecha, która jest bardzo powiązana ze strachem, ale powiedz mi, czy człowiek odważny to jest ten, który nie odczuwa strachu? Każdy odczuwa strach, nawet odważny. Zgadza się, nawet odważny człowiek odczuwa strach. Każdy człowiek czegoś się boi. No tak. Są mniejsze albo większe strachy. I to nie byłoby normalne, gdybyśmy nie odczuwali strachu w sytuacji zagrożenia. Także odwaga to jest panowanie nad strachem. Tak. To jest taki stan, że my panujemy nad strachem, a nie strach tak nad nami. Więc człowiek odważny rozumie niebezpieczeństwo i decyduje się go przezwyciężyć. A powiedz mi, jakie uczucia towarzyszą strachowi? Co jeszcze możemy czuć, jak się boimy? No, po prostu lęk. Lęk. No, ale co jeszcze? Jakieś takie podobne uczucia? No nie wiem. Może czuć lęk. Lęk. A i tak, fobię. Fobia. A ja myślę, że jeszcze możemy czuć ogromne przerażenie. No ta. Niepokój. No ta. Zdenerwowanie. No jasne. A zdenerwowanie to ja nie mam. Ty nie masz przy lęku? Nie. Przy strachu. No widzisz, ja jak się boję, to na przykład się bardzo denerwuję i całe ciało moje drży. Ale tak naprawdę się po prostu boję. Po prostu się boisz. Za chwilę wrócimy do tematu strachu, a teraz zapraszamy do wysłuchania piosenki zespołu Plum, Wandal. Szedł raz ulicą gość, niepozorny, zwyczajny ktoś. Nie panując nad kończynami swymi, wymachiwał nimi. Kopnął w lampę, ławkę, złamał drzewo, szczerząc zęby w uśmiechu do tego. Hej człowieku, trzymasz się za rozumnego, nie rób więcej tego. Powiedz mi, powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego. Powiedz mi, powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego.
chyba siła, czy trzeba mieć się na baczności raczej, bo gdy zgubią gdzie swój zdrowy rozsądek, zrobią nieporządek. Kopnął w lampę łapkę, złamił drzewo, chociaż dziś to nic modnego. Hej człowieku, trzymasz się za rozumnego, nie rób więcej tego. Powiedz mi, co w tym wariat śmiesznego, że rozwalasz, budujesz, nie szanujesz niczego. Powiedz mi, co w tym wariat śmiesznego, że rozwalasz, budujesz, nie szanujesz niczego. Jeśli chcesz szacunku, nie idź tą drogą, w jego zdobyciu bójki nie pomogą. Jeśli masz szacunku, nie idź tą drogą, jego zdobyciu bójki nie pomogą. Jeśli masz rozum, to go używaj, na swoje działania świadomie wpływaj. Leoś, a powiedz mi, czy znasz jakieś powiedzenia, przysłowia związane ze strachem? No, takie cytaty znam. No to mów, jakie znasz? Na przykład, że strach doda skrzydeł nogom. Strach dodaje skrzydeł nogom, a co to znaczy? Że jak się czegoś boisz, to przed tym szybko uciekasz, tak jakbyś latał. Zgadza się. A znasz jeszcze jakieś? Że jak ktoś raz nie przełamie strachu, to ma ten strach do końca swoich dni. Zgadza się. To ja już wiem, o czym mówisz. To ja powiem dokładnie, jak to brzmiało. Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. I to oznacza to, że jak że chociaż raz nie przezwyciężycie swojego strachu, to będziecie z tym umierać. Zgadza się, do końca życia się będziecie czegoś bać, a nie warto się chyba bać, no prawda? No jasne. Fajniej jest przyjemnie, jak się nie boimy. Ale no ja znam jeszcze jedno fajne powiedzenie, że śmiech zabija strach. I to oznacza, że jak się czegoś boisz, to obejrzyj sobie coś śmiesznego i pokonasz ten strach. Zgadza się, bo śmiech to jest taka największa broń w walce ze strachem. Tak. A powiedz mi, czy to powiedzenie coś ci przypomina? Nie. Aj, a przypomina mi książkę Harry'ego Pottera, co walczyli ze swoimi lękami i zamieniali je w coś śmiesznego. Na przykład jeden uczeń się bał pająków i go zmienił w pająka na wrotkarz. No, a nawet ja się śmiałem z fobią na pająki. No, widzisz, rzeczywiście, więc to jest chyba prawda, że lepiej się śmiać niż się bać, prawda? I to jest super. Dokładnie. Chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze posłuchali również, co do powiedzenia na temat strachu mają uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej w Woli Sołeckiej. Czy możecie mi powiedzieć, co to jest strach? Ale to słuchajcie, nie co to jest strach? No, że ktoś na przykład boi pająków. Jeszcze będziemy czytać. Na przykład pająków i psów. Ktoś jeszcze może powiedzieć, co to jest strach? Na przykład jak ktoś ma lęk wysokości lub boi się czegoś, na przykład testów czy czegoś. To jest strach. Ktoś jeszcze? Strachu. No właśnie, macie strach. A powiedzcie mi, czy strach to jest coś, co możemy zobaczyć i dotknąć? Nie. To co to jest ten strach? No nie jest rzeczą, której możemy dotknąć. Myślą. Blisko, bardzo dobrze. A dalej, z czym jeszcze? Kończy się na myśli, czy coś jeszcze czujecie? Strach to jest takie uczucie, że się ktoś czegoś boi. Uczucie, dokładnie. A czy jest to silne uczucie, czy nie? Jest silne. Każdy je odczuwa zawsze wtedy, kiedy na przykład boi się czegoś. Weź na przykład na jakieś fajną rzecz, na przykład jakieś, nie wiem. Po prostu się mocno boi, tak? A powiedzcie mi, czy jest to to samo, czy jest to coś innego? Strach? I lęk. Lęk wysokości. A co to znaczy, że ktoś ma lęk wysokości? Boi się wysoko, na przykład wejść na schody, na przykład takie ogromne. Na przykład. A czego się boicie najbardziej? Nie, buldogów. Buldogów, super. Kto się czegoś jeszcze bardzo...
pająków. Wytążek. Oczywiście. Pająki. A powiedzcie mi, czy znacie takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy? Tak. A co ono oznacza? Nie wiem. A ty się zastanów. Strach ma wielkie oczy, oznacza, że można go pokonać. No okej. Okay. Każdy strach można pokonać, czy nie? Tak. A co trzeba zrobić, żeby pokonać strach? Nie bać się. Nie bać się. A jak to zrobić, żeby się przestać bać? Spróbować to zrobić, to koleżanka. Spróbować to zrobić i żeby tak, żeby wyszło. Na przykład jak się nam nie uda, to spróbować jeszcze raz. Czyli nie poddawać się. Tak. Zgadza się. A słuchajcie, są czasami takie strachy, z którymi sobie sami nie możemy poradzić. I to są tak zwane fobie. Są takie ogromne strachy, które przejmują nad nami kontrolę. Kto wtedy nam może pomóc, wiecie? Doktor. Jaki doktor? Pani pedagog na przykład. Pani pedagog nam może pomóc. Kto jeszcze? Taki ogromny strach, którego się ogromnie się boicie. Nie możecie sobie z nim poradzić. Psycholog. Pedagog, psycholog, świetnie. Są jeszcze dwie osoby takie, myślę, które nam mogą pomóc. Kto? Terapeuta. Terapeuta, zgadza się. To jest też psycholog, a jest taki lekarz. Ciekawe, czy będziecie wiedzieć. Bo psycholog nie jest lekarzem. To jest lekarz, którego specjalizacja zaczyna się również na P, jak psycholog. Psychiatra. Psychiatra, bingo, dokładnie, psychiatra. I wiecie co, tak u nas jeszcze się często mówi, że to tak wstyd iść do psychiatry, bo to znaczy się, że ktoś jest nienormalny, a wcale tak nie jest. Psychiatra to jest taki normalny lekarz, który nam we wszystkim może też pomóc. A powiedzcie mi, czy tylko dzieci się czegoś boją, czy dorośli nie, też? Dorośli też. A jak myślicie, czego się dorośli najbardziej boją? Ja wiem tego. A jak myślisz, jak ci się wydaje? Na pewno też jakichś pająków dużych. No to tak myślę. Tarantul. Pitbulli też boją. Na pewno. Ja się boję na przykład węży bardzo, moja wiecie? Mama. O, no węży. Ja widziałam, jak jechałem do... No pomyślcie, czego się mogą bać dorośli? Tak najbardziej, jak wam się wydaje? Wielkich psów. Na przykład, to może inaczej. Czego boją się wasi rodzice? Mój się jak u cioci jest taki pitbull, to mój tata zawsze ucieka. Czyli widzę, że wy się psów w ogóle dużych boicie. Nie, ja nie. Ty nie? Ja nie, nie tak bardzo. Tylko tak troszeczkę? No. Okej. Okay. No, wiecie czego się rodzice wasi boją? Moja mama wysokości. Twoja mama wysokości. A wy wiecie czego się rodzice boją? Mój tata na przykład się boi wysokości. Też wysokości. Macie jeszcze jakieś... Twoja mama węża. Wiecie czego ja się boję najbardziej? Najbardziej na świecie to się boję tego, że mojemu dziecku mogłoby się coś stać. To jest największe. Ale ja się pytam, czego się rodzice mogą bać teraz. No właśnie. To jest chyba, wiecie, najpotężniejszy strach i lęk taki u rodziców. Najgorszy, najgorszy. A powiedzcie mi, jakie wy macie sposoby na to, żeby sobie poradzić z lękiem. I czy wam się udało z jakimś waszym lękiem, strachem wygrać? Ja wygrałam z takim lękiem, że miałam lęk wysokości i weszłam na takie wysokie, coś tak zjeżdżę na workach, taką górę wysoko i nie patrzyłam w dół, ale po jakichś kilku minutach już się czułam normalnie, tak jakbym była na ziemi, jakbym chodziła. No i co, już teraz się nie boisz? Nie boję się. Czyli pokonałaś strach, świetnie. Ktoś jeszcze sobie poradził z jakimś strachem? Słucham. Ja tak samo miałam lęk wysokości. I zawsze wchodziłem na schody i patrzyłem w ten dół, aż się przestanę tego bać i po kilku tygodniach przestałem się tego bać. Świetnie. Ktoś jeszcze sobie poradził? Ty sobie poradziłeś, tak? W początku się bałem jeździć na kładzie, a teraz się nie boję, bo już trochę pojeździłem. Oswoiłeś strach po prostu, już się nie boisz. Świetnie. Ktoś jeszcze? Ja widzę, że tutaj sami odważni ludzie są w tej klasie, tylko pozazdrościć. Super. Dobrze, to dziękuję wam bardzo. Jeszcze ty możesz? Świetnie. W ciemności, że jak chyba rok temu czy kiedyś, myślałam, że coś się w ciemnościach jest. A co takiego tam w tych ciemnościach mogło nie być? Nie wiem, jak zasypiałam, no to coś tam tak stukało w okno, a... Czyli działała wyobraźnia. Pewnie jakąś bajkę się albo film straszny oglądało. Nie wiem. Pewnie tak było. Witamy ponownie. Także wiemy już, co to jest strach, co tak. to jest lęk, tak. co to jest odwaga. Tak. A powiedz mi, czy wiesz, jak można sobie z tym strachem poradzić? Co trzeba zrobić? Na przykład
powiedzieć to rodzicom. Na pewno przykład powiedzieć rodzicom, ale powiedz mi, co trzeba najpierw zrobić? Bo przyjdziesz do rodziców i co powiesz? No, że mam jakiś strach i potem mogą dać mnie do psychologa. Na przykład, ale jak przyjdziesz do rodziców i powiesz, że masz jakiś strach, to chyba musisz powiedzieć konkretnie, dokładnie, czego się boisz, prawda? No nie wiem, na przykład wielkich jadowitych pająków. Na przykład, czyli trzeba zacząć od tego, że musimy sobie sami stwierdzić, czego się tak naprawdę bardzo boimy. Prawda? Prawda. Właśnie, i jak się dowiemy, czego się boimy, to możemy pójść do... psychologa! A wcześniej? Do rodziców! Na przykład do rodziców. A później, jak rodzice nie zdążą nam pomóc, czy nie będą potrafili, to pójdziemy do psychologa. Do psychologa. Ale powiedz mi, czy na przykład zanim pójdziesz do rodziców z prośbą o pomoc, czy sam sobie możesz jakoś poradzić? No, wiarą w to, że pokonam ten strach. Tak, czyli wiarą w siebie samego. Tak. A jak sam ty byś ten strach próbował pokonać? Właśnie nie wiem, bo tego nigdy nie próbowałem. To jak ty swoje strachy pokonałeś? Ktoś ci pomógł? No, tak. A kto ci pomógł? Tak naprawdę to tylko jeden strach pokonałem w wysokości w tym parku linowym. W parku linowym. Właśnie, wróćmy do Bałtowskiego Parku Linowego Skarbka. Tak. Powiedz mi, podobało ci się tam? Było ekstra, bardzo to polecam. A co ci się najbardziej podobało? Powiedz mi, jak się czułeś, jak wyszliśmy z samochodu i przeszliśmy przez bramę? Nawet nie pamiętam. Nie pamiętasz? Ale ja pamiętam, byłeś bardzo rozemocjonowany i szalałeś ze szczęścia i nie mogłeś się doczekać, aż wejdziesz na tą pierwszą przeszkodę. Tak było? No, z tego co pamiętasz. Ale byliśmy ile razy już w parku linowym? Już dwa. Już dwa razy byliśmy, ale druga przygoda była jeszcze lepsza od pierwszej. A dlaczego była lepsza? Bo była trudniejsza. Była trudniejsza i przechodziliśmy ją... w nocy! W nocy, tak. Jesteś pierwszym dzieckiem, które przeszło przeszkody w parku linowym Skarbka nocą. Nasi kochani słuchacze, mamy dla was konkurs. W związku z właśnie parkiem linowym Skarbka, jeżeli chcielibyście się zmierzyć ze swoimi strachami, to piszcie na naszej stronie facebookowej, jakie macie strachy, jakie macie lęki, jak sobie radzicie z ich pokonywaniem. I najfajniejsze wypowiedzi zostaną nagrodzone nagrodami, a nagrodami będą słodycze i... bilety do Parku Linowego Skarbka! Mamy trzy wejściówki do Parku Linowego Skarbka, każdy na wybraną przez was trasę. Serdecznie polecamy. Zapraszamy was na naszą stronę na Facebooku Live by Leon, pisane łącznie. Polubcie naszą stronę, polubcie post konkursowy, który już na stronie jest i w komentarzu dajcie odpowiedź. Wyniki będą w sobotę. Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka i naszej strony www.livebyleon.pl. A teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnej piosenki zespołu Plum. Tak, tak, gdy jesteś sam w domu. Tak, tak, nie
pukał ktoś. Zapytaj, kto tam i nie otwieraj jeszcze drzwi. Ty znasz hasło tajemne, zna też je tata i mama. Gdy obcy popełnił błąd, niech lepiej ucieka w kąt. Ustaliliśmy z Leosiem, że w pokonywaniu strachu pomaga nam jeszcze jedna rzecz, kochanie. Co nam czyli pomaga? Czyli czytanie mądrych książek. A powiedz mi, jakie ostatnio czytałeś mądre książki, które jesteś w stanie polecić, tak, z czystym sumieniem? Tak naprawdę, jeśli poleci taką fajną książkę, to polecam Magiczne Drzewo. Magiczne Drzewo to jest seria książek napisanych przez pana Andrzeja Maleszko o magicznym drzewie, tak, i dzieciach, które mają fantastyczne przygody. Tak. Chcielibyśmy wam bardzo polecić tą książkę i w każdej audycji postaramy się przeczytać jej fragmenty. Dzisiaj zaczniemy od pierwszej części. Jest to Magiczne Drzewo, Czerwone Krzesło. I zaczyna czytać Leoś. Dobrze. W 2000 roku nad Doliną Warty przyszła straszliwa burza. Trwała bez przerwy 3 dni i 3 noce. Przerażone zwierzęta kryły się w najgłębszych norach. Małe dzieci chowały głowy pod poduszki, by nie słyszeć nieustającego huku grzmotów. W wielu domach zgasło światło, a dachy porwała wichura. Trzeciego dnia piorun uderzył w olbrzymi stary dąb, rosnący na wzgórzu. Drzewo pękło i runęło na ziemię. Zadrżały domy w całej dolinie, a burza natychmiast ustała. Nie był to zwyczajny dąb, było to magiczne drzewo. Miało w sobie ogromną, cudowną moc, lecz wtedy nikt o tym nie wiedział. Ludzie zawieźli je do tartaku i pocięli na deski. Z drewna zrobiono setki różnych przedmiotów, a w każdym przedmiocie została cząstka magicznej mocy. W zwyczajnych rzeczach ukryła się siła, jakiej nie znał dotąd świat. Wysłano je do sklepów i od tego dnia na całym świecie zaczęły się dziać się niesamowite rzeczy. Zgadza się. Czytamy dalej. Dokładnie o północy Kuki otworzył oczy i zaraz je zamknął, bo okno rozświetliła błyskawica. Po sekundzie zahuczał grzmot i dom zadrżał. Kuki naciągnął kołdrę na głowę, bo nienawidził burzy. Od razu sobie wyobrażał, jak dom rozlatuje się na kawałki. Albo jak się pali, albo że wszystkich porywają upiorne dzieciojady, które przylatują w czasie burzy. Miał dużą wyobraźnię. Filip, śpisz? Szepnął Kuki. Filip! Nikt nie odpowiedział. Chłopiec powoli wypełzł spod kołdry i spojrzał na łóżko brata. Było puste. Filipa nie było. Kuki wyskoczył z łóżka i pobiegł do lampy. Nacisnął włącznik, ale światło się nie zapaliło. Nie było brata, nie było światła. Ostrożnie otworzył drzwi i wyszedł na ciemny korytarz. Cisza. Słychać tylko kapanie. Plum, kap, plum, kap. Z sufitu sączyła się stróżka wody. Co się dzieje? Tośka! Otworzył drzwi z napisem: kto wejdzie bez pukania, ten trup. I krzyknął: Tosia, obudź się! Ale siostry także nie było. Łóżko stało puste, a kołdra leżała na podłodze. Kuki popędził do pokoju rodziców. Tato! Lecz w ciemnej sypialni nikogo nie było. Tylko potrącona drzwiami wiolonczela wydała długi, jęczący dźwięk.
Gdzie oni się wszyscy podzieli? Był zupełnie sam, w środku burzy, nie było światła, a na zegarze wybiła północ. To naprawdę nie jest mało dla 10-letniego chłopca. Czuję, że będą kłopoty, wyszeptał Kuki. A woda wciąż kapała z sufitu, plum kap, plum kap. Ponury rytm, który przerażał go najbardziej. Muszę zachować spokój, nie mogę się denerwować. Muszę znaleźć jakieś rozwiązanie. Tato mówi, że zawsze można znaleźć rozwiązanie i... Błyskawica znów rozjaśniła mrok mieszkania, a jej białe światło odbiło się w kałuży na podłodze. Chłopcu zdawało się, że to nie woda, tylko straszliwa trucizna. Jedna kropla wystarczy, żeby spalić jego bose stopy. Trzeba kogoś zawołać, wyszeptał. Muszę znaleźć pomoc. Ruszył do drzwi, ale był pewien, że nie może wyjść z domu bez broni. Chciał podbiec do poświetlny miecz, który dostał od taty, ale zrezygnował. Wiedział, że to dziecinna zabawka, która go przed niczym nie ochroni. Chwycił metalowy flet, na którym grała jego siostra. Flet był niebezpieczną bronią, bo miał sterczące klawisze i był bardzo ciężki. Kuki ruszył w stronę drzwi. Już miał nacisnąć klamkę, kiedy usłyszał cichy trzask. Po drugiej stronie drzwi ktoś włożył klucz do zamka i niezmiernie powoli go obracał. Kuki zastygł. Porwali wszystkich, a teraz wrócili po mnie, pomyślał z rozpaczą. Chcą zabrać ostatniego z rodziny Rosów. Zasuwka zamka zgrzytnęła i przesunęła się. Klamka powoli opadła, a potem drzwi cichutkim trzaśnięciem zaczęły się otwierać. Kuki resztkami sił odskoczył i ukrył się za płaszczem na wieszaku. W mroku widział, jak skrada się jakaś postać w hełmie i zbliża do niego. Nie mógł czekać, musiał zaatakować pierwszy. Wyskoczył zza płaszczy i z całych sił walnął przeciwnika metalowym fletem. Usłyszał dziki wrzask. Ała! A potem, Kuki, ty kretynie, co ty robisz? Jego 12-letni brat Filip zdjął kask rowerowy i rozcierał głowę. Do mieszkania wbiegła mama w mokrej pelerynie z latarką w ręku. Co się stało? Kuki chciał mnie ukatrupić. Mama podbiegła do Kukiego. Króliczku, obudziłeś się. Mówiłam, że ktoś musi z nim zostać. Mama przytuliła chłopca. Nie bój się, już wróciliśmy. Do korytarza weszli tato i Tosia. Byli kompletnie przemoczeni. Tato niósł deski i kawałki folii. Filip zawołał do siostry. Tośka, Kuki rozwalił ci flet. Co? Dziewczynka chwyciła flet, który był wgięty i miał pęknięty ustnik. Dlaczego go zepsuliście? Nie my, on! Spokój, powiedział tato. Zdejmijcie mokre rzeczy i chodźcie na ciepłą herbatę. Wszyscy! Mama objęła Kukiego i poszli razem do kuchni. Na kuchennym stole paliły się świece, a mama nalewała parującą herbatę do kubków. Burza już się skończyła. Kuki siedział owinięty kołdrą i ziewał. Filip przykładał lód do sińca na głowie, a Tośka próbowała naprawić flet. Wichura rozbiła okno na strychu, mówił. Tato, i woda lała się do domu. Musieliśmy wyjść na dach, żeby to zreperować. Inaczej byśmy spali w akwarium. W dodatku prąd wysiadł, zawołał Filip. Było ciemno jak w trumnie. Dlaczego poszliście beze mnie? Oburzył się Kuki. Ja też chciałbym wejść na dach. Jesteś za mały na taką akcję, powiedział Filip. Pioruny tak waliły, że w każdej chwili mogliśmy być trafieni. Trzymałem tatę, żeby wichura go nie porwała. Ty byś umarł ze strachu. Nieprawda, prawda. Było tak niebezpiecznie, że tato kazał mi włożyć kask. Przez twój kask mam rozwalony flet, mruknęła Tośka. Wolałbyś, żebym walnął mnie w głowę? Wolałabym, żeby cię walnął czymś innym. Po wakacjach mam egzamin. Jak będę ćwiczyć? Kuki zerknął na siostrę, która smętnie oglądała zniszczony instrument. Tośka, tak jak Filip, chodziła do szkoły muzycznej. Miała 11 lat, ale wszyscy już mówili, że ma prawdziwy talent. Tak jak rodzice, którzy byli muzykami w orkiestrze. Filip też nieźle grał na skrzypcach, ale nie miał cierpliwości do ćwiczeń, bo interesowało go dużo innych rzeczy, na przykład piłka i gry. Przepraszam, powiedział Kuki do siostry. Nie chciałem go zepsuć. Dobra, Tośka przytuliła brata. Nie złoszczę się już, to nie twoja wina. Walnąłem go, bo myślałem, że jest dzieciojadem. Bo jestem, zaśmiał się upiornie Filip. Jak zaśniesz, to odgryzę ci łapę, którą na mnie podniosłeś. Tylko ją umyj, bo brudojadem nie jestem. Poszli spać. Dopiero o 1:00 w nocy mama przyszła jeszcze powiedzieć im dobranoc. Kiedy pochyliła się nad łóżkiem, Kukiego szepnął. Mamo, co, króliczku? Wiesz, ja się obudziłem, bo miałem głupi sen.
Nie myśl o tym, ale chcę ci powiedzieć.